Cześć, witajcie, tu Magda, drobiazgi, co cieszą. Dzisiaj dla magicznego kociołka przygotowałam tutorial z taką wiosenną rameczką w specyficznym klimacie, jak widzicie. Mamy tutaj kompozycję kwiatową wewnątrz ramki z typowo kwiatów wiosennych, bo mamy tutaj i kwiaty jabłoni, jak i kwiaty magnolii. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj tekturki od magicznego kociołka, która pięknie się tutaj prezentuje i uzupełnia całą tą kompozycję, bo są tutaj i listeczka, i użyłam tu tekturki z żebrami. Jest cudowna, mnie się bardzo podoba i po prostu jak ją zobaczyłam, to od razu wiedziałam, co chcę z nim zrobić. Zapraszam do wspólnego tworzenia oraz do zabawy. Mamy dla Was zabawę na naszej grupie facebookowej Magiczny Kociołek Inspiracje. Starczy zrobić zdjęcie swojej pracy na podstawie mojego tutorialu. Warunkiem jest oczywiście użycie tekturki z magicznego kociołka, a mamy ich w sklepie mnóstwo, są one piękne i w różnych wymiarach, słuchajcie. Także obojętnie jakie rameczki użyjecie, na pewno każda tekturka będzie do niej pasowała. Także serdecznie zapraszam i koniecznie pochwalcie się swoimi pracami. Dziś udekorujemy sobie wiosenną rameczkę. Taka zwykła biała rameczka zakupiona w Pepco. Ramka może być najróżniejszych kształtów. Ja sobie tutaj wybrałam taką bez szybki, żeby było można tutaj kompozycję ułożyć. I ona ma jakieś 14×19, sam ten środek. Musimy otworzyć sobie i przygotować najpierw tło. Pamiętajcie tylko, żeby przykleić dobrze, bo tu jest taka stopka, żeby odpowiednio papier tutaj dokleić. Ja sobie tutaj pozwolę przykleić na taśmę. Bardzo fajna taśma z Akszoma. Do dywanów trzyma bardzo mocno. Czasami sobie ułatwiam pracę i właśnie wykorzystuję tą taśmę. Tylko trzeba uważać, bo jak się już przydusi papier, to powiem, nie ma mocnych, żeby to oderwać. Dosłownie starczy. Tyle. Ja tutaj sobie już docięłam kawałek papieru. W takich odcieniach pastelowego różu, trochę mięty. To jest papier od Scrap and Me. I tutaj przyklejamy sobie. Że polecam taśma do dywanów. I teraz możemy ramkę umieścić, właściwie tą płytę tutaj. I będziemy tworzyć dekoracje już. Ja sobie tutaj uszykowałam kilka rzeczy. Rameczka będzie w trochę innych klimatach, w moich klimatach, ale będzie też wiosenna. Mam tutaj odlewy z masy żywicznej. Już pomalowałam. I tak się zastanawiałam między jedną rameczką w kolorze właśnie różowym. Mam uszykowaną białą. Zobaczymy, jak to tu się nam będzie komponować. Mamy napisy, kawałek jakiejś koronki, listeczka najróżniejsze. O, piękna jest ta magnolia. Ja uwielbiam w ogóle
właśnie te wyciski z magnolii. Tu mam skrapki powycinane, które też się nam przydadzą. Kupiłam na Ali, ale bardzo fajne są. Też właśnie do różnych projektów się przydają. Na razie sobie to tutaj odłożymy. No i mamy tutaj oczywiście kwiatki, listki. I już robimy. Ja sobie tak zaplanowałam, że ta rameczka będzie centralnie na środku. Teraz ułożymy sobie kompozycję do tej rameczki. Ja tak mniej więcej rozplanowałam sobie, jakbym chciała te kwiatuszki tutaj mieć rozmieszczone. I ta ramka właśnie w centralnym miejscu. I tak właśnie chcę zostawić. Będziemy teraz dobierać. I tutaj jeszcze tak myślałam, żeby właśnie te skrapeczki tutaj dołożyć z jednej i z drugiej strony. Chociaż pewnie one później znikną. Ale fajnie to wygląda, więc to sobie jeszcze zostawię. A skrapki już mogę przykleić. Z jednej strony i tutaj z drugiej strony, żeby takie elementy jeszcze ozdobne. Chciałam tutaj użyć maski, ale tej maski i tak by nie było widać, więc będą skrapki. Już przykleimy sobie. Lubię właśnie te motywy. Te wykrojniki kupiłam na Ali, ale powiem Wam, że bardzo fajnie w kompozycjach wyglądają. Są bardzo takie ozdobne. Dobra. Przesuwać. To dlatego, że mam tutaj jeszcze te odlewy. Dobra, to przygotujmy sobie. Ja jeszcze troszeczkę je podniosę do góry, żeby przestrzenności tak troszeczkę nadać. O, tu sobie dokleję, podwyższę troszeczkę. Trzeba by było, ale wydaje mi się, że lepiej to będzie wyglądać. Dobra. Troszeczkę to podniesiemy. Te drugie magnolie też troszeczkę podniesiemy do góry. Włoski oczywiście od kleju wszędzie się muszą
na końcu powyciągamy. I jeszcze tutaj kawałek. Z jednej i z drugiej strony. Niby mała ramka, mała kompozycja, ale trochę trzeba się tutaj... napracować, powymyśleć, żeby tutaj pasowało wszystko jak trzeba. I tu lekko podniosę sobie oczywiście znowu. I wiadomo, że jak mamy body, heavy body gel, to zupełnie inaczej. No ale radzimy sobie, co mamy pod ręką. Dobra. Rameczkę mogę w sumie już chyba umocować, żeby mi się tutaj nie kolebała, więc muszę podłożyć coś tutaj. Mam trochę grubszą tą pioneczkę. Użyjemy kleju. Odwracamy. Umieszczamy sobie tam, gdzie powinna być. Dociskamy. Dobra. Będę chciała sobie jeszcze to wkleić także, ale to na końcu. Zobaczymy, jak to tutaj jeszcze wyjdzie. Przykleimy sobie jeszcze na rameczkę. Chociaż może nie. Może, wiecie co, bo ja tutaj chciałam pajęczynkę jeszcze i tą pajęczynkę zrobimy na ten klej. A co, pajączki też chodzą? Będzie widać, będzie. Z tą pajęczynką. Dobrze. No i teraz w punkcie centralnym piękna tekturka z żeberkami. I tutaj tak sobie zaplanowałam, żeby ta tekturka nie była taka goła. Jest miejsce tutaj na serce. Ja znalazłam też takie serduszko. I tu mam je zamiar wkleić. Użyję do tego w przeźroczystej folii. Po sobie tutaj przymierzę. Ile będzie mi potrzebne. Bo do tej folii będę przyklejać to serduszko, żeby nie było widoczne. Dobra, słuchajcie. Trochę sobie przycięłam. Może jeszcze troszeczkę.
sobie tutaj przyklejam. Z pentartu mam taki środek 3D Vernix. I przykleimy. No. Za dużo. On nam świetnie tą folię przyklei. Dobrze, to przyklejmy sobie najpierw ten sizel troszeczkę do rameczki, żeby nam tutaj nie biegał za dużo. I tu przyklejmy. Ja lubię tekturki takie naturalne, więc jej nie embosuję, nie maluję, zostawiam taką, jaka jest, bo ona i tak tu się będzie ładnie odbijać. I teraz w miejscu, gdzie jest to serce, doklejam takiego cekina, również w kształcie serca. Tu będzie taki napisik: miłość kwitnie na wiosnę. Gdzieś tutaj umieścimy. Czyli mamy już tutaj żeberka gotowe. Dokleję sobie to tutaj na rameczkę. Będzie tak w powietrzu. Trzyma się, no i teraz popróbujmy z kwiatuszkami, jakby je tutaj powciskać. Planowałam jednego małego, o tutaj. Tu mamy, to są chyba piwonie, o ile się nie mylę. No i dekorujmy tutaj jeszcze to kwiatkami, tą rameczkę. Ten może za dużo. Ja tego na pewno chcę w tym miejscu, więc od razu przyklejam, żeby nie zmieniać koncepcji. I trochę tutaj jeszcze tą tekturkę przyczynię.
oczywiście jak zwykle. Dołożymy sobie jeszcze teraz tutaj listka. Takie tutaj może te mniejsze. No. Trochę zielonego. Przyklejamy listeczka. Tutaj możemy zwykłym klejem. Takie kompozycje się bardzo przyjemnie robi. O. To jeszcze nie przykleiłam tego kwiatuszka. I bardzo lubię też takie listeczka. One też bardzo zdobią, tylko nie wiem, czy nie będzie tego już tu za dużo. A, to dokładamy. Jak na bogato, to na bogato. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. No mówię, one są tak... tak delikatne, że mimo iż tutaj wszystkiego jest, to one tutaj też się dopasują. Tu i tu może jeszcze, albo z tej strony, o. Naprawdę bardzo lubię używać tych listków w kompozycjach. O. Może jeszcze jedno tutaj damy z drugiej strony. Takie pojedyncze. Jakiś listeczek, jakiś drobny listeczek jeszcze tutaj pewnie.
ułożymy, żeby nie było też tak łyso. O, także mamy kompozycję wiosenną w moich klimatach, że tak powiem. Halloweenu nie ma, ale kto nam zabroni wykorzystywać te teksturki, które nam się podobają. I tak myślę o tym napisie, żeby go dać na samej rameczce, czy może tu. Tak myślę, że chyba damy. Chyba tu. Tak myślę. Miłość kwitnie na wiosnę. No. Ramka śliska. Okej. I wiecie co? Ja jeszcze tutaj chciałam dodać tego pajączka. Ale on mi tutaj na tej białej ramce pewnie zginie. O, i tu jeszcze nam zabrakło. Włożymy go. Włożymy. Chyba go jednak bębosuję. Będzie taki jeden akcent, może czarny akcent. Dobrze. Ja myślę, że tutaj już chyba starczy, choć jeszcze. No i jeszcze zobaczymy, czy nam tutaj wejdą listeczka. A co tam? Skoro tu jest tekturka, to jeszcze możemy tutaj gdzieś przypiąć. Może nie wszędzie, ale właśnie żeberka. Damy jeszcze tu. Jeszcze jeden nam tu wejdzie i myślę, że już nic więcej nie będziemy dokładać. Śliczne są te listeczki. Jest rameczka, dokleimy sobie jeszcze tego pajączka, tylko ja go szybciutko wębosuję.
mamy pajączka gotowego, wyembosowanego i on tutaj idealnie do tej białej ramki będzie pasował. I go przyklejamy tu w samym narożniku. O, idealne miejsce dla pajączka. Tak wygląda moja propozycja na wiosenną rameczkę. W nieco innych klimatach, ale każdy z Was może wykonać taką rameczkę z tekturkami, jakie sobie tylko wybierze. A tekturki, przypominam, pod filmem będzie strona do sklepu Magiczny Kociołek oraz do tekturek, które wykorzystałam w filmie. A dzisiaj to już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!